Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Napisał do nas list pan Krzysztof z Warszawy. List jest bardzo krótki, ale jak mniemam, odpowiedź będzie bardzo długa. Oto list. Może moglibyście państwo powiedzieć coś o wyprzedzaniu z prawej strony. Koniec listu. Czy jesteśmy w stanie panu Krzysztofowi w sposób przystępny wyjaśnić, jak to z tym wyprzedzaniem z prawej strony jest? Nie jesteśmy w sposób łatwy, ponieważ jest tutaj wiele przepisów i wiele wyjątków. W sposób przystępny będziemy się starali w tym programie to rzeczywiście pokazać, natomiast no, proponujemy skupić uwagę. Ja wszystkie te kolejne przypadki możliwości, względnie braku możliwości wyprzedzania z prawej strony omówię. Zilustrujemy to też zdjęciami. Warunkiem sine qua non wyprzedzania z prawej strony jest występowanie wyznaczonych pasów ruchu. Wiemy, że pasy ruchu mogą być wyznaczone bądź niewyznaczone, że, tak mówiąc najbardziej potocznie, szerokość pojazdu wielośladowego wyznacza pas ruchu. Wtedy musimy sygnalizować kierunkowskazem taką zmianę, musimy zdawać sobie sprawę z tej zmiany, ale występowanie takich niewyznaczonych pasów ruchu, czyli dwóch pojazdów jadących obok siebie, nie upoważnia nas do wyprzedzania ze strony prawej. Dopiero wyznaczenie pasów ruchu znakami poziomymi, pionowymi, powoduje, że możemy myśleć o wyprzedzaniu z prawej strony. Z jednym wyjątkiem, bo tak jak powiedziałem, będzie tu reguła i od razu wyjątek. Wyjątkiem jest wyprzedzanie tramwaju, pojazdu szynowego, które generalnie odbywa się ze strony prawej, oraz wyprzedzanie pojazdu, każdego pojazdu, który skręca w lewo. Spróbujmy jakoś usystematyzować tę wiedzę. Jakie reguły rządzą wyprzedzaniem z prawej strony w mieście, w terenie zabudowanym? W obszarze zabudowanym mamy większą możliwość wyprzedzenia z prawej strony, bo już istnieje wyznaczonych pasów ruchu, wyznaczonych, czyli jeden oddzielony od drugiego, czyli są co najmniej dwa, powoduje, że to wyprzedzanie jest dozwolone. Czyli w mieście, mając dwa wyznaczone pasy ruchu, przy spełnieniu reguł ogólnych możemy z prawej strony wyprzedzać. A w takim razie jedziemy za miasto. Jak jest w terenie poza miastem, niezabudowanym? No i tutaj jest cały wielki problem z istnieniem przepisów i wyjątków od tych przepisów. Generalnie tak, jeżeli mamy jezdnię, jednokierunkową jezdnię, to też dwa pasy ruchu wyznaczone wystarczą. Ale jeżeli mamy drogę dwukierunkową, nie składającą się z dwóch jednokierunkowych jezdni, tylko cała droga jest dwukierunkowa, to żeby można było poza obszarem zabudowanym wyprzedzać z prawej strony, muszą funkcjonować co najmniej trzy wyznaczone pasy ruchu. I tak poza obszarem zabudowanym nie wszędzie wyprzedzanie z prawej strony będzie możliwe. Są wyjątki, które pozwalają na wyprzedzanie, ale nie dotyczą one wyprzedzania ze strony prawej. I tak, wyjątkowo możemy w przypadku właśnie istnienia wyznaczonych pasów ruchu i rozdzielenia ruchu z przeciwnego kierunku, jeżeli taki istnieje, wyprzedzać na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, znakami niebezpieczny zakręt czy niebezpieczne zakręty. Ale nie możemy tego robić z prawej strony. Możemy, jeśli spełnione są te warunki, o których mówiłem przed momentem, wyprzedzać przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, ale nie możemy tego robić z prawej strony. Jesteśmy teraz na tak zwanej Zakopiance i tutaj oczywiście jezdnia jednokierunkowa, w związku z tym dwa pasy do ruchu w jednym kierunku wystarczą, ale przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, a właśnie się do niego zbliżamy, wyprzedzanie z prawej strony jest niedozwolone. Czyli teraz nie wolno mi przyspieszyć i wyprzedzić tego samochodu, który mnie wyprzedzał z lewej. On to mógł zrobić, zrobił to źle, bo zrobił to za późno i na skrzyżowaniu. Natomiast nie mógł tego zrobić z prawej strony. O, i mamy sytuację, dwa niebezpieczne zakręty, to na każdym z nich niedopuszczalne jest wyprzedzanie z prawej strony. Mamy wystarczającą ilość pasów ruchu, ale wyprzedzanie jest niedozwolone z uwagi na to, że jesteśmy na zakręcie oznaczonym znakiem niebezpieczny zakręt. Teraz na tym odcinku mógłbym przyspieszyć i próbować wyprzedzać, ale już mam zakręt kolejny, na którym wyprzedzanie z prawej strony jest niedozwolone. Ani przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, tak jak będzie teraz,
ani na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi niebezpieczny zakręt czy niebezpieczne zakręty, wyprzedzanie z prawej strony jest niedozwolone, mimo że wystarczająca ilość pasów istnieje. Jesteśmy na autostradzie, konkretnie autostradowym obejściu Krakowa. Przypominam, wyprzedzanie na autostradzie w Polsce jest dozwolone prawym pasem. Można wyprzedzać z prawej strony, aczkolwiek dziwne jest, że do takich wyprzedzań dochodzi, bo jeżeli tak, to ten na lewym pasie jadący powinien się zastanowić, dlaczego jedzie lewym pasem, skoro jest wyprzedzany. Przypominam o obowiązku jazdy możliwie blisko prawej krawędzi, a stosowanie pasa innego niż prawy właśnie do wyprzedzania. No ale z różnych względów może wynikać ta potrzeba wyprzedzenia z prawej strony, choćby z niestosowania przepisów przez kierowców jadących lewym pasem. I na autostradzie jest to w Polsce dozwolone. Natomiast na pewno nie można jeździć tak jak motocyklista na autostradzie A2. Popatrzcie Państwo, prawidłowo wyprzedza pan Franciszek z lewej strony wolniej jadącego prawym pasem busa i okazuje się nagle, że może popaść w kolizję z motocyklem, który wyprzedzał pasem awaryjnym. Widać to wyraźnie z ułożenia motocykla. Wyprzedzał pasem awaryjnym tego jadącego prawym pasem busa. Skandal, proszę Państwa. Pas awaryjny nie służy nawet do zatrzymania się. On jest tylko do awarii. Nie jeździmy pasem awaryjnym. Ten przypadek, ten gwałtowny wyjazd zza tego busa motocyklisty mógł doprowadzić do śmierci. No, śmierci motocyklisty głównie, ale też mogliśmy w samochodzie osobowym uciekać, robić różne rzeczy. Niewyobrażalne są skutki takiego niestosowania przepisów. Popatrzcie Państwa, do wypadku było niedaleko. Film przysłał nam autor tego nagrania, pan Franciszek z Warszawy. Natomiast tak jak mieliśmy starą czwórkę prowadzącą do Tarnowa, to tam wyprzedzanie z prawej strony jest tylko wyjątkowo możliwe, jeśli istnieje trzeci pas do właśnie jakby wyprzedzenia z prawej strony. Jeżeli są tylko dwa pasy ruchu, droga dwukierunkowa wyklucza wyprzedzanie z prawej strony. A teraz jedziemy tak zwaną starą czwórką od Krakowa do Tarnowa. Wyjechaliśmy już z jezdni jednokierunkowych i teraz mamy normalny dwukierunkowy ruch. Jest to jezdnia dwukierunkowa, w związku z tym nigdzie tutaj nie marzymy o wyprzedzaniu z prawej strony, jesteśmy poza obszarem zabudowanym, chyba że pojawi się trzeci pas na naszej połowie jezdni. Będzie można wyprzedzać z prawej strony. Jeżeli są dwa pasy, to poza obszarem zabudowanym wyprzedzanie z prawej strony na jezdni dwukierunkowej jest niedopuszczalne. Poza obszarem zabudowanym. W tym miejscu oczywiście można by wyprzedzać z prawej strony, bo pojazd skręcający w lewo wyprzedzać z prawej strony nie tylko wolno, ale nawet należy. Podobnie jak tramwaj, pojazdy skręcające w lewo wyprzedzamy obligatoryjnie z prawej strony. Zbliżamy się do pierwszego miejsca, które ma dwa pasy ruchu w danym kierunku, więc wyprzedzanie z lewej strony, o tak jak ja teraz wyprzedzam, dopuszczalne, natomiast z prawej strony nie, bo jest to droga dwukierunkowa, o dwóch tylko pasach ruchu do ruchu w jednym kierunku, w związku z tym z prawej strony nigdzie tutaj nie wyprzedzamy. No i kończy się droga dwukierunkowa. Myślę o czwórce, wjeżdżamy do Krakowa i zaczynają się dwie jednokierunkowe jezdnie. Będzie więc można wyprzedzać z prawej strony. Jezdnia jednokierunkowa, mamy dwa pasy ruchu, możemy wyprzedzać z prawej strony, przy czym poza obszarem zabudowanym nie wolno nam tego robić na zakrętach oznaczonych znakiem niebezpieczny zakręt i przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia. No ale dlaczego tworzyć takie skomplikowane przepisy? No przecież tego mistrz kierownicy nie zapamięta. No musimy to pamiętać, chcąc zdać egzamin, a potem mam nadzieję odnawiamy sobie to raz ćwicząc to już w praktyce w samodzielnej jeździe pojazdem, dwa od czasu do czasu jeszcze sięgając do przepisów. Aczkolwiek zgadzam się, że te przepisy są może nieco nadmiernie skomplikowane. Chyba nawet w pewnych momentach niepotrzebnie skomplikowane. Trudny jest akurat artykuł 24, który o tym mówi, do samodzielnego rozszyfrowania tych wszystkich reguł i wyjątków od reguł. Dlatego też zachęcamy do chodzenia na wykłady. Dobry wykładowca, pokazując to wszystko na planszach, ilustrując to przykładami, zainteresuje i raz na zawsze nauczy każdego z nas. No to chyba wyjaśniliśmy panu Krzysztofowi mniej więcej zrozumiale. Mam nadzieję, że więcej niż mniej. We'll be right back.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.